Jest... Podatku mieli nie brać, od 13, od 14, biorą. No. Kto nie ma 2,5, mieli w ogóle nie brać. No, pan weźmie 100 zł na przykład do sklepu, ile pan kupił, 10 lat temu, czy 5? Oj. Jest pełna torba, czy pusta bardziej? Rok temu, czyli jest różnica pomiędzy... To 2-3 razy tyle. Więcej można było kupić niż teraz. Chciałem panu powiedzieć, że... No, tak było. Naobiecywał przed kampanią wyborczą. No obietnic miało być, ile się dało? Miała być rewaluzacja emerytur. Kwota wolna od podatku. 5%, jeżeli będzie inflacja. Inflacja jest ponad 5, a dla niego zrobili specjalnie 4,9. Tak. Benzyna miała być po 5,19 chyba, tam powiedzieć. Tak, to już z nim... Tam dużo, nie jeżdżę samochodem, to na tym, na tym. Ale najbardziej mnie to boli. I później kwota wolna od podatku. Tak, no to już było ważne. No bardzo ważne, a teraz mówi, tak pytają się tego ministra finansów, kiedy to będzie wprowadzone? Od przyszłego roku? Nie, chyba nie. No to co to jest? Podatku mieli nie brać, od 13, od 14, biorą. No. Kto nie ma 2,5, mieli w ogóle nie brać. Zasiłek pogrzebowy? Tak. Od 1 stycznia wałkują. Podniesiemy na 6 tysięcy. Teraz czytam. Nie, jeszcze nie. Od pierwszego roku. Od nowego roku 2020. Jeśli ktoś pracował całe życie, to ma emeryturę. Jaką ma, taką ma. Ale jak się nie robiło, tylko pod kioskiem się stało, a teraz od państwa się wymaga. No bo nie... Wie pan co, nie rozbijam się, ale znowu, żebym tam czegoś pragnęła, to nie. Tak, który wtedy? Ja mam 2,5. A ile lat pani pracowała? 25. W tym 15 na szkodliwym. Kiedyś, na przykład 10 lat temu, ile pani by kupiła za 100 zł, ile teraz? No, wie pan co, połowa. Połowa. To jest różnica duża. Duża jest, no ale co zrobić? Ile tej emeryturki u pani, ile brakuje, ile by się przydało, czy wystarczająco? Powiem panu szczerze, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Czyli z wiekiem... To znaczy, wie pan co, nie rozbijam się, ale znowu, żebym tam czegoś pragnęła, to nie. Już tak, domu czy jedna? Jedną mam. Tak, bo już mąż 15 rok nie żyje. Jest chociaż trójka tej emerytury, czy nie? Czy więcej? Nie. Nie ma. No pani musi dobrze liczyć. 2,5. W bloku pani jak to wygląda? Nie, w prywatnym mieszkaniu. A to znowu gaz albo węgiel, tak? Gaz. Ile tak idzie na sezon? No to... Nie ton? Znaczy nie ton, gazu? To ja co drugi miesiąc płacę bez paru złotych, 500 zł za gaz. To tak, nie tak mało, no. No to wie pan, no człowiek musi jakoś organizować, no bo do tego dochodzi. Teraz ma wszystko zrobić, ten prąd, gaz, co pani teraz zrobi, po 50-60%? Nie wiem właśnie jak to. Będziemy przy świeczkach siedzieć, na lampach naftowych? Tak, pewnie i będziemy robaki jeść, bo mięsa nie. Nie, bo to już dużo osób do tej pory, już wcześniej już siedziało po ciemku, na przykład czy mniej wody zużywało. Ale to już, to naprawdę to nie wierzę w takie coś. Tak? Pewnie, że nie. Bo wie pan co, jeśli ktoś pracował całe życie, to ma emeryturę. Jaką ma, taką ma. Ale jak się nie robiło, tylko pod kioskiem się stało, a teraz od państwa się wymaga. No bo niektórzy mówią na przykład, że mają 30 lat pracy, ale nie wiadomo jak...